Hej, 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 cześć wszystkich, witam was 1 grudnia w moim pierwszym vlogmasie. W sumie nigdy czegoś takiego nie nagrywałam, więc wybaczcie mi jak na początku będzie to trochę takie koślawe, będzie mi trochę nie wychodziło, ale uwierzcie mi, to jest dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Słuchajcie, mega się jaram, może w ogóle to usiądę, bo tak, żeby nie trząść tą kamerą. Mamy 1 grudnia, mega się jaram, słuchajcie, dzisiaj jest przede mną mega intensywny dzień. Jest godzina coś koło 12, za chwilę lecę do papierniczego, bo potrzebuję kilka rzeczy jeszcze do miszmaszu, który nagrywamy dzisiaj. Jakby, nie wiem, czy zdajcie sobie sprawę, ile tak naprawdę jest pracy nad miszmaszem, bo publikacja będzie dopiero w przyszłą sobotę, czyli równo za tydzień, a już musimy mieć na poniedziałek pliki, żeby nasz montażysta mógł już zacząć to montować, bo naprawdę i nagrywanie, i montaż miszmaszu to jest jakiś dramat, uwierzcie mi. Dlatego dzisiaj jeszcze nie wyglądam, bo bardzo mi się męczą ostatnio oczy od częstego nagrywania i zakładania soczewek, więc noszę teraz okulary, więc mi wybaczcie za to. Poza tym, że dzisiaj będziemy nagrywać miszmasz, będziemy jeszcze nagrywać ogólnie sprzątanie i dekorowanie tego oto mojego salonu na świąteczno. Świątecznie. Świątecznie? Tak się powinno mówić, Adamów normalnie. Pesto się na mnie patrzy jak na wariatkę. Cześć Pestunio! I dzisiaj też jest super nowina, gdyż będę o 16 w telewizji. Pierwszy raz moja twarz pojawi się w telewizji na kanale For Funu, więc nie wiem jeszcze jak będziemy to oglądać, gdyż nie posiadam ogólnie kanałów telewizyjnych na tym telewizorze. Jakoś to ogarniemy chyba przez internet, więc jestem ciekawa jak to wyjdzie, mega się stresuję. I na pewno jeszcze dzisiaj będzie kilka fajnych przygód. Też będziemy nagrywać TikToki, więc koniecznie wbijajcie na mojego TikToka, gdzie tutaj będziecie mieli i kod, i moją nazwę, więc koniecznie wbijajcie. Więc będzie się działo, na razie lecimy do papierniczego. Dziś też ogólnie jest publikacja mojego filmu z kalendarzami adwentowymi. No i z racji tego, że jest 1 grudnia, dzisiaj na tym filmie też je tutaj pierwsze okienka odpakujemy. Tylko wiecie, na razie trzeba sprzątnąć mieszkanie i jakby ustawić te kalendarze na miejscu, gdzie one powinny być, i dopiero wtedy je otworzymy. Tu jest Pestunio. No i niestety, no z Pestuniem niedługo się pożegnamy. Jeszcze jest dosłownie 2 dni ze mną i będzie jechał do moich rodziców. Gdyż no, nagram wam oddzielny film, dlaczego Pesto ogólnie opuszcza moje domostwo, ale to później. Dzisiaj będziemy się jeszcze cieszyć Pestuniem. Ała, nie gryź. Czy wy też tak macie, że gdy tylko temperatura przekroczy 0, to zakładacie kozaki, nawet jeśli nie ma śniegu? Ja właśnie jestem typem takiej osoby. Wróciłam z zakupów i pokażę wam na szybko, co jest mi potrzebne do miszmaszu, więc tak, szary papier taki pakowy. Dalej mamy zwykły klej w sztywcie, mamy marker niezmywalny. Są też takie oto cukiereczki, które są bardzo, bardzo konieczne do tego mojego miszmaszu. Klej do pistoletu na gorąco. Mamy jeszcze takie mini pineski, szpilki w sumie. Mamy jeszcze zieloną taką oto wstążkę. I jeszcze jest zielona kartka, a tak to całą resztę mam już w domu naszykowaną, więc to był taki must have. I chciałam wam pokazać, że właśnie skończyłam grafikę w Photoshopie na konkurs, który teraz będzie w tym tygodniu, więc koniecznie wbijajcie, bo gdy wy to oglądacie, to ten konkurs dalej trwa do 6 grudnia, więc do wygrania są takie oto skarpetki, opaska na oczy, kapciuszki, długopis oraz takie oto okularki reniferkowe, więc zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie. I wszystko dzieje się na Instagramie, jakby co, więc koniecznie wbijajcie, tu gdzieś pewnie będziecie mieli nazwę. Tak wygląda w tym momencie studio, jesteśmy już naszykowani, zaczynamy za chwilę miszmasz. Tu są wszystkie potrzebne rzeczy, więc jedziemy, zobaczymy ile nam to zajmie. W tym momencie jest godzina, która jest godzina 14:48, więc w sumie zaczniemy równo o 15:00. Trzymajcie kciuki, że nie będziemy siedzieć do nocy. Jesteśmy właśnie po zrobieniu pierwszej rzeczy na miszmasz, jeszcze 9 przed nami, więc naprawdę ten świąteczny miszmasz będzie rozbudowany na maksa. No i czekamy teraz, bo za dosłownie minutkę pojawi się w telewizji, więc no, oglądamy przez internet. Zobaczcie, jest właśnie głosowanie, jestem ja, jest Filip, więc koniecznie oddawać, znaczy teraz nie możecie oddawać głosu, bo to jest na vlogu, ale za chwilę wam powiem, żebyście głosowali u siebie. Skąd? A ja jestem Filip Zawielski. I dzisiaj opowiemy wam nasze najśmieszniejsze historie z wyjazdu do Omanu. Pamiętajcie, że cały czas możecie głosować na Adę lub na mnie, ponieważ możecie wygrać wyjazd na Wyspy Zielonego Przylądka. Słuchajcie, jest równo godzina 19:00, po 4 godzinach skończyliśmy miszmasz. Tutaj na stole już czekają wszystkie rzeczy, żeby nagrać efekty końcowe. Za chwilę się ogarniam i będziemy nagrywać początek i zakończenie. Też przychodzi do nas za chwilę jedzonko. No a przed nami jeszcze, no co tu dużo mówić, no, do nagrania pierwszy vlogmas.
na jutro, więc za chwilę dekorujemy dom. Hejka, słuchajcie, właśnie skończyliśmy nagrywać miszmasz, taka jest moja stylówka na przyszły odcinek. No i słuchajcie, teraz lecimy ogarniać moje mieszkanie, lecimy do salonu, przenosimy lampy i będziemy dekorować pokój. Jeszcze za bardzo nie mam na to pomysłu, ale myślę, że z Piotrkiem coś wykombinujemy, bo na pewno chciałabym powiesić gdzieś lampki, żeby one były gdzieś, nie wiem, powieszone na oknie, na firance, na ścianie, nie wiem jeszcze jak to zrobimy i jak my to przymocujemy, bo w końcu... Będą lampki, będzie wszystko. Tak. Łańcuchy. A choinka w swoim czasie, ale najpierw teraz ozdoby, takie ogólne. Tak. Więc lecimy. A kiedy kalendarze? A kalendarze, jak udekorujemy pokój, to wtedy znajdziemy miejsce na kalendarze i wtedy będę otwierać na końcu. Okej. Okay. To ja chcę ci pomóc. Dobrze. Chcę tą czekoladkę jedną zjeść. A ja ciągle się patrzę na kamerkę zamiast patrzeć w obiekt. Ja też mam ten problem zawsze. No, niestety. Wybaczcie nam. Lecimy. To jest nasz karton z ozdobami. Tutaj jest Pestunio. Czeka też na ozdobienie, chyba się jednak wstydzi troszeczkę. No i pokażemy wam, jak tutaj mniej więcej wygląda. Więc tu jest moja kanapa. Tutaj jest fotel, tu jest kredens. Mam tutaj taki ala kominek. Jest lustro, tu jestem ja. Cześć. Cześć, to ja. Cześć, cześć. Jest taka oto sztuczna roślinka. Tu jest taka półeczka. Domek Pestusia, lampa. Telewizor, bo ten działa tam, tego nie używamy. No i w sumie tam to się jeszcze zmieni, bo ta półka, która jest w tym miejscu, będzie z powrotem tam i tam pod nią znajdują się wszystkie ogólnie moje buty, ale aktualnie nie mam innego stoliczka, żeby postawić telewizor. Będę dopiero jechała w poniedziałek, więc na razie musimy sobie jakoś z tym poradzić, więc tam będzie brzydko. Na razie nie przejmujcie się tym, skupimy się na tej głównie części pokoju, w której się teraz kręcę. A, będziesz nagrywał TikToka? Nie, będę robił sobie selfie, bo lubię tą lampę. Okej. Okay. Pesto skacze. Pokazuje swoje wdzięki. Pestunio! Pestunio! Och, jaki piękny jestem. Och, jaki jestem piękny. Jakie ja wielkie zbliżenie w ogóle zrobiłam tą kamerą. I hop, i na szafkę. I bawimy się na ten. Co tak pika? Co tam tak pika? No słuchajcie, mam taki duży biały łańcuch i stwierdziłam, że może jakby tam wbić gwoździa i poprowadzić ten łańcuch do tej... Piotrek już ma dość pikania. Koniec. Poprowadzić ten łańcuch tam, gdzie teraz siedzi Pestunio i przez ten łańcuch poprzewlekać właśnie bombki, ponieważ... Pokażę wam już, tak wygląda mój worek z bombkami. Ja w zeszłym roku miałam bardzo, bardzo, bardzo dużą choinkę. W tym roku będzie mniejsza, bo nie mam na nią miejsca w sumie. Więc część bombek będzie i tak leżała. Co ty robisz, Pestunio? Och, jaka bombeczka. Rózgą po dupie dostanie. Więc myślimy o tym, żeby te bombki białe poprzewlekać właśnie przez łańcuch, więc chyba tak zrobimy. Prawda, Pesto? Ale super! To też świeci. No, domyślam się, że to kabel. Lecisz. Dawaj, wbijaj gwoździe. Siedzi mocno. Przejmij młotek. Musisz chyba zawiązać to jakoś, albo... To jest taką pętelkę. No. No, zrobimy. Ale te bombki ładnie wyglądają. Naprawdę. No, mega mi się właśnie. Są prześliczne, ale nie chce mi się wyostrzyć na nie. Dobra. Wisi. Więc teraz trzeba zmienić lokalizację. Teraz... Będę tak stać i trzymać to, bo nie ma tam gwoździa. Trzeba to poprowadzić już do szafki. Czego ten autofokus działa, jakby był upośledzony? To ja tego nie rozumiem. Dobra, dawaj. No, będzie super. I tak będzie. Stwierdzam, iż będzie ekstra. Może tak być? Tak być położony tu? No. Czemu nie? Ja doświetlę to.
Czy wbijać gwoździe tutaj? Nie, no tak położone też wydaje mi się. Czekaj, odejdę trochę dalej. To jest zawsze dobry sposób. Nie, no wydaje mi się, że jest fajnie. No dobra. Chociaż... Nie, no nie wiem. Dobra. O, postrzyło się taka piękna. Dobra, to teraz... Kompozycja. Teraz musi... O nie, tam ma urwane. Dobra, to wrzucaj tutaj kolejne... No. Bombki, a my zaraz wracamy. Mamy wbitego gwoździa. Ada zawiesza. I tak tu się prezentuje. No, dziwne te światła dają światło. Mi się podoba. Pięknie, mi też się bardzo podoba. Powiem wam, że mamy problem, gdyż bardzo chciałabym gdzieś powiesić lampki. I nie wiem za bardzo gdzie. Piotrek, a może jakbyśmy powiesili na tym drzewku? Taka mini choinka. Taka mini choinka. Ale to jest bałagan teraz, jak te wszystkie rzeczy tutaj leżą. Bo jeszcze, jakby kiedyś była u mnie impreza i poprowadziłam lampki z tamtego kontaktu przez ten żyrandol i do tego, ale to nie wyglądało aż tak jakoś mega super, jeśli mogę tak powiedzieć, więc nie wiem. To było bardziej imprezowe niż świąteczne. No właśnie. Wyłączę światło, żeby zobaczyć lepszy efekt. Robi się nastrojowo. Tak to wygląda. Tu jestem ja. Tak właśnie Ada przygląda się codziennie do lustra. Poprowadziliśmy lampki tutaj i na krzaczka. Taka pseudo choinka. Na razie. Będzie jeszcze inna choinka, ale to jeszcze nie teraz. Trochę za wcześnie na choinkę. Teraz podmieniamy to serduszko na gwiazdkę z reniferami. I elegancko. Ada, co robisz? Podmieniam dekoracje zwykłe na świąteczne. Jakby u góry już jakby jest świątecznie. Tutaj dałam tylko choineczkę, bo w sumie nie mam co. Tutaj moja półeczka na książki i jest tutaj świeczuszka jedna z choinką, to jest gwiazdeczka. I myślę sobie, że teraz może... O, zrobimy tak, że będzie trzeba w ogóle jeszcze kurze ogarnąć, ale jakby, wiecie, dekoracje to dekoracje. I zastanawiam się, co tu jeszcze, czy teraz coś mogę jeszcze podmienić tutaj? Ada po prostu wpadła w taki szał ozdabiania, że ja po prostu za nią nie nadążam. Już przybiegła do innego pomieszczenia. Jestem w kuchni. Już przyniosła się do kuchni. A to się nie trzyma tak, jak ja bym chciała, bo jest brzydko to. Jak już jesteśmy w kuchni, to znaleźliśmy miejsce na idealne po prostu na kalendarze. Aniołki, w momencie, kiedy chcieliśmy rozłożyć w mojej kuchni wszystkie kalendarze adwentowe, co zresztą wam teraz pokażę, uwaga. Tak to właśnie teraz wygląda. Tu będą stałe kalendarze przez czas świąteczny. To chciałam powiedzieć, że w tym momencie, kiedy dosłownie rozstawialiśmy cały sprzęt, padły nam obydwie baterie i stwierdziliśmy, że skoro i tak nie możemy nic nagrać w ramach Vlogmasu, to przerwiemy i nagramy jeszcze jeden film na przyszły tydzień, więc mamy już wszystko gotowe. Będzie film na wtorek, na czwartek, na sobotę i na niedzielę, więc naprawdę będzie super. Jeszcze wam pokażę, tutaj zawisnął mój kalendarz adwentowy z herbatkami, więc stąd będziemy za chwilę tutaj wszystko zabierać, a ja czekam na Piotrka, bo chciało mi strasznie towarzyszyć przy otwieraniu pierwszych okienek wszystkich kalendarzy, więc Piotrek! No, dobra. Zaczynamy od kalendarza kinderkowego. Tu jest jedynka, bo już ją znalazłam wcześniej. I jest to zwykły kinderek. Proszę Państwa, zwykły kinderek. Odpakujemy go od razu, żeby zobaczyć. Teraz go też zjemy. Znaczy ja zjem, Piotrek popatrzy. Nie, no dobra, Piotrek, pół na pół. Jej! Dziękuję. Pycha. Pycha. Ja dostałem od Ady taki sam.
Więc no w domu też zjem swoją czekoladkę. Jak wrócę. Dobra, teraz otwieramy Milkę. Tu na razie nic z tego nie dostaniemy, więc bierzemy tylko to. Zasłużone po całym dniu nagrywania. Tak. Należy nam się trochę słodyczy. Dobra. Zobaczymy, co tutaj będziemy mieli. I o, są to rolki. Są rolki, proszę Państwa. Pokaż do kamery. I wsiadłam. No nie, a jak wygląda w środku właśnie? Białe. Nice. Dobra, a trochę inaczej smakuje niż Kinderek. Dobra. Chowam. Oj! To teraz może Erwig, bo jestem mega ciekawa. O, jest jedynka. O! Popsułam opakowanie, rozdarłam już na pierwszym odcinku. Dobra, a jest tu napisane w ogóle, co to jest? Aha, czyli ja w sumie nie wiem, co to jest. Więc nie ma żadnego wyjaśnienia, więc będę zgadywać. Nie ma nic? No. Oj, sorry, nie to. Powiem, że pachnie jak kostka do kibla. Tak jeszcze nie chciałam być szczera, to nie w 100%. To pachnie jak taki pły do czyszczenia z łazienki. Powąchaj. Jeszcze taki drapiący. Dobra, to teraz szukamy, słuchajcie, gdzie jest jedynka. Tu jest 17, 18. O, jest jedyneczka, idealnie. Więc biorę. A jak fajnie wyskakuje. Dobra. Malutkie opakowanie. Co to jest? Może jakiś cień do powiek? Nie mam pojęcia kompletnie, gdzie to się otwiera. Tutaj, dobra. I... uhuhu! Jest to lakier do paznokci. Chyba sugerują, że powinnam zrobić swoje paznokcie. Bardzo ładny kolor, zobaczmy. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Złoty, brokatowy. Mega ładny. Aż mam ochotę go teraz użyć i pomalować swoje paznokcie, ale niestety jest już późno i chcę iść spać, więc może spanie najważniejsze w tym momencie. Dobra, więc odkładam. Jutro będziesz na vlogmasu malować. Dokładnie, mogę malować. Na vlogmasu. Na vlogmasu? Dobra. Ja też już jestem zmęczony. Okej. Okay. I słuchajcie, pierwsza Kinder niespodzianka, oczywiście z jemiem na pół z Piotrkiem, skoro mi towarzyszy. Yes! Zobaczymy, co się kryje w środku. Co się kryje w środku? Nie zasnę od tej czekolady, będę taka pobudzona i nie zaśniemy tym razem. Dobra. Najpierw zabawka. Najpierw zabawka. Zabawka jest najważniejsza. Dobra, cyk. Jestem zadowolona, że w końcu są normalne otwierania tych Kinder niespodzianek, a nie jak my byliśmy mali, to pewnie to było straszne. Mam samochodzik. Mało dziewczęco. Tak. Ej, super jest i sam jeździ. Woo! Ale ekstra. A! O nie. Uwaga. Zademonstrujmy, jak jeździ. O! Woo! O, do kibla wpadło. Super, możesz sobie tą zabawkę postawić tutaj, żeby mieć na pamiątkę i wiedzieć, jakie miałaś. No w sumie, będziemy mieć kolekcję. Szkoda, że teraz nie można zatkać tych dziurek, to tak to by była taka wystawka. Dobra, jeszcze zapomniałam o na moim najważniejszym kalendarzu, czyli o herbatkowym, więc bierzemy jedyneczkę i to jest poziomka z mandarynką. Nie ostrzy, nie ostrzy, ostrz je. O, cudownie. Więc pijemy, brzmi cudownie, jaram się, będzie to snu. Uwierzcie mi, że nie mamy siły, totalnie. Już w tym momencie, bo nagrywaliśmy w sumie od godziny 15 z godziny 23 teraz. Po 23 już jest. Więc tak naprawdę 9 godzin. Masakra. Myślcie mi, że masakra. Na szczęście nagrywaliśmy już na cały tydzień, więc mamy już teraz luzy. Będzie można nagrywać z dużym wyprzedzeniem, to jest najważniejsze. Więc słuchajcie, dziękuję Wam za pierwszego vlogmasa. Przepraszam, że tak mi się buja kamera, ale wyście mi, że nawet nie miałam się już trzymać tego aparatu. Dziękuję Wam za pierwszy vlogmas. Mam nadzieję, że Wam się podobało i jutro na pewno będzie też ciekawiej, bo będę miała już wolny dzień, będę nagrywała też na kanał gamingowy, więc będę miała o wiele więcej czasu, żeby robić fajne rzeczy z Wami na vlogmasie. Chcesz coś powiedzieć? Ja chciałem tylko powiedzieć, że pozdrawiam wszystkich widzów Ady. Czytam komentarze, więc piszcie mi coś miłego. No i to tyle.
Wesołych świąt! Jeszcze się tu pojawisz, ale... No, to na pewno. Więc hejka, do zobaczenia w kolejnych Vlogmasie. Może w połowie tygodnia, może za tydzień. Zobaczymy, jak to wyjdzie, więc na razie hejka. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, najlepsze prezenty ukryte są w serca. Nie znam tekstu. Radość jelenia.